Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej posłów Koalicji Obywatelskiej i naszego eksperta ekonomicznego Andrzeja Domańskiego. Jesteśmy dziś przed stacją Orlenu w symbolicznym miejscu. Otóż w ostatnich dniach w całej Polsce na setkach stacji paliw Orlenu zabrakło paliwa, zabrakło oleju napędowego, zabrakło benzyny. Cały czas te problemy występują i obawiamy się, że w najbliższych dniach się jeszcze nasilą. Okazuje się, że Orlen, nasz narodowy czempion, jak mówi Jarosław Kaczyński, po przekształceniach dokonanych przez PiS, po sprzedaży rafinerii gdańskiej Arabom, po tych wszystkich przekształceniach i dofinansowaniach, nie jest w stanie dostarczyć paliwa na stacje benzynowe. Co więcej, okazuje się, że nie ma żadnej komunikacji ze strony rządu w tej sprawie. Otóż wiemy od ekspertów, że naruszane są rezerwy zarówno obowiązkowe, jak i strategiczne po to, żeby zapewnić dostęp do tych paliw. Tymczasem rząd, premier nie ma żadnej komunikacji w tej sprawie, a przecież są to decyzje rządu. Bez decyzji rządu Orlen nie mógłby wykorzystywać rezerw, które są przeznaczone na wypadek klęski żywiołowej czy wojny. A dzisiaj z taką sytuacją mamy do czynienia. Co więcej, rząd sięga po pomoc wojska po to, żeby dostarczyć paliwo, tak jak gdybyśmy mieli jakiś kataklizm w Polsce, jak gdyby doszło do wojny. Z tego co wiemy, wojny nie ma, kataklizmu nie ma, no chyba że kataklizmem jest 8 rok rządów PiS-u i takie mamy efekty. Szanowni Państwo, istotną kwestią jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Orlen cały czas kłamie. W zeszłym tygodniu pojawiły się te słynne karteczki: przepraszam, awaria dystrybutora. Te karteczki pojawiły się w całej Polsce. Wczoraj te karteczki były na większości stacji Orlenu. Tutaj w Warszawie naliczyliśmy przynajmniej 4 takie stacje w najbliższym otoczeniu. No pokazujące, że sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo poważna. Nie ma żadnej informacji ze strony Orlenu o tym, jak poważna jest sytuacja. Dowiadujemy się, że paliwo wożone jest cysternami wojskowymi. Wypadałoby, aby rządzący powiedzieli cokolwiek, ale przede wszystkim dowiadujemy się, że złożony został wniosek do ministra klimatu o to, aby uruchomić rezerwy obowiązkowe. Przed chwilą był tutaj pan minister Ozdoba. Ciekawy jestem, czy mówił państwu, czy rzeczywiście taki wniosek został rozpatrzony, czy jest zgoda ministra klimatu. My jutro wystąpimy z oficjalnym zapytaniem i z kontrolą poselską do Ministerstwa Klimatu, czy rzeczywiście sytuacja jest tak dramatyczna, że należy używać rezerw obowiązkowych. Czy rzeczywiście Polacy mają się czego obawiać, że ze względu na nieodpowiedzialną, głupią politykę PiS-u zabraknie paliwa na stacjach paliw. Szanowni Państwo, te obrazki z wczoraj, no one wyglądały tak, jakby to wszystko zmierzało do tego, że PiS zaraz wprowadzi nam paliwo na kartki, bo tak nieudolna jest ta ekipa. My kilka miesięcy temu mówiliśmy, że PiS równa się drożyzna. Po tym, co widzimy na stacjach Orlenu, możemy napisać inne równanie. PiS równa się awaria. To PiS doprowadził do naprawdę bardzo poważnej sytuacji, jeżeli chodzi o zaopatrzenie paliw dla zwykłych kierowców. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pojawiają się informacje, że również sytuacja w bazach paliwowych w Polsce ulega systematycznemu pogorszeniu. Dlatego żądamy ujawnienia informacji na temat, ile paliwa z rezerw interwencyjnych zostało do tej pory skierowane na rynek i kiedy. Po drugie, kiedy zapadły decyzje o skierowaniu rezerw interwencyjnych na rynek i jak zostały podejmowane? Po trzecie, kiedy zapadły decyzje o tym, aby użyć logistyki wojska do rozwożenia paliw po Polsce? I po czwarte, jaki procent dostaw Orlenu jest w chwili obecnej realizowane przez wojsko? Polacy mają prawo, aby uzyskać te informacje, mają prawo, aby wiedzieć, jak faktycznie wygląda sytuacja na rynku paliwowym i dlaczego na stacjach benzynowych paliwa w bardzo wielu miejscach w Polsce ciągle brakuje. No, charakterystyczne chyba jest to, jeśli mogę, że ten kryzys trwa od wielu miesięcy. Wiemy o tym, że najpierw dotyczył rolników i nabywców hurtowych, firm transportowych, zakładów autobusowych miejskich. Tam po prostu okazywało się, że Orlen nie jest w stanie sprzedać paliwa hurtowo, po cenach hurtowych,
a wiele firm pośredniczących proponowało, że te ceny, po których sprzeda hurtowe ilości paliwa, były wyższe niż na stacjach Orlenu dla odbiorców detalicznych. Tak więc rolnicy, przedsiębiorcy od wielu tygodni już borykają się z problemami dostępu do paliw, a teraz nawet zwykli użytkownicy samochodów, którzy tankują te 30-40 litrów paliwa, też nie mogą zatankować, muszą odwiedzić trzecią, czwartą stację benzynową, żeby napełnić bak. Dzisiaj to jest trzecia, czwarta stacja benzynowa. W poniedziałek, wtorek czy środę może się okazać, że trzeba będzie przejechać 100 km, żeby zatankować. Bo tak dzisiaj wygląda przygotowanie Orlenu do zarządzania tym, no i przede wszystkim rządu do zarządzania tym kryzysem. Bo mamy do czynienia z kryzysem. To nie jest kwestia jednej firmy, nawet tak dużej jak takiego monopolisty, jakim jest Orlen. To jest sprawa rządu. Znaczy dostęp do strategicznych surowców dla Polaków jest kwestią rządu i wiemy, że rząd w tej sprawie podejmował decyzję, bo inaczej nie byłoby użyte wojsko, inaczej nie byłyby naruszane rezerwy interwencyjne i czego się obawiamy, rezerwy strategiczne przeznaczone na czas wojny. Znaczy obywatele mają prawo to wiedzieć, że jest aż tak źle. A jeśli jest tak źle, to dlaczego? To również premier powinien wyjaśnić. Gdzie się podziało to paliwo, które Polacy, nie wiem, do którego rok, 2, 3 lata, 5 lat temu, 8 lat temu mieli dostęp, a dzisiaj go brakuje? Szanowni Państwo, rezerwy, jak sama nazwa wskazuje, wpisane w ustawy, no służą temu, aby reagować na nadzwyczajne sytuacje. Z żadną nadzwyczajną sytuacją nie mamy do czynienia. No chyba, że nadzwyczajną sytuacją nazwiemy rządy PiS-u. Tak, to jest nadzwyczajna sytuacja, ale jeżeli chodzi o katastrofy, kataklizmy, nic takiego się nie wydarzyło. A nagle okazuje się, że na polskich stacjach brakuje oleju napędowego. Co się takiego zdarzyło? I ta niemoc, jeżeli chodzi o tłumaczenie tego ze strony polityków PiS-u. Te kłamstwa. Przecież wszyscy, no to Państwo jako dziennikarze obnażyliście te kłamstwa z awarią dystrybutora. To przecież to jest kpina, a nadal te karteczki się pojawiają. Dziś tu akurat tej karteczki nie ma, ale wczoraj były stacje. Tutaj, nie tak daleko, kilometr stąd, była stacja, która cała była wyłączona z użytkowania, bo nie było tam kompletnie niczego. No stacje benzynowe nie służą do tego, żeby kupować hot dogi, jak chcą politycy PiS-u. One służą do tankowania. Wczoraj niektóre stacje były wyłączone. Z panem premierem Donaldem Tuskiem podróżowaliśmy do Płocka. Z Warszawy do Płocka to jest odcinek około 100 km. I na stacjach, na których się zatrzymywaliśmy, a sprawdziliśmy ich kilka, mówił o tym pan premier, nie było paliwa. Do tego doprowadził nieudolny rząd PiS-u. Rząd, który kłamie, rząd, który oszukuje, rząd, który doprowadził do awarii. Ta awaria może się skończyć. I ta awaria skończy się 15 października, kiedy specjalistów od awarii odsuniemy od władzy. Czy są pytania? Tak, panowie, to ma jakoś... Ja przypomnę, panie redaktorze, że to państwo jako dziennikarze pokazaliście pewnego ministra, ministra Osucha, jak pamiętam, ministra bliżej nieznanego z jego działalności w Ministerstwie Sportu, ale znanego z tego, że kanistry przywozi na stację, żeby na zapas kupować paliwo. No najbardziej przerażeni sytuacją są ministrowie rządu PiS-u. Oni wiedzą, jaka jest ta sytuacja, przecież mają tam kolegów poupychanych w spółkach Skarbu Państwa i wiedzą, że to nie są przejściowe problemy, to jest efekt po prostu nieudolnej polityki PiS-u. A raz jeszcze, bo zadaje nam pytania o pana ministra Ozdoby. Jak minister Ozdoba tutaj do Państwa przyjechał, i słusznie, że nam Pan zadaje to pytanie, to minister Ozdoba, który jest wiceministrem klimatu, mógł naprawdę Państwu odpowiedzieć, w jakim trybie uruchomiono te rezerwy obowiązkowe. Czy prawdą jest, że to ministerstwo, szefowa pana ministra Ozdoba, może on sam, zgodzili się na uruchomienie tych rezerw? Jeżeli tak, to chyba powinien opinii publicznej powiedzieć, co jest w uzasadnieniu do tego wniosku. No przecież Polacy mają prawo wiedzieć, co się dzieje z paliwem. Pan Ozdoba przychodzi, opowiada swoje banialuki. On naprawdę zachowuje się tak, jak jakiś, nie wiem, radny osiedlowy, który uważa, że nie bierze odpowiedzialności za to, że jest ministrem klimatu. On tutaj się powinien tłumaczyć, a nie stawiać pytania. Przywróćmy sprawy na właściwe miejsce.
ozdoba jest odpowiedzialny także za tą sytuację. I zamiast on zadawać pytania, on powinien być odpytywany. I mam nadzieję, że będzie przez was odpytywany. Tak, ja wczoraj próbowałem zatankować w Legionowie, odwiedziłem 3 stacje benzynowe. Na żadnej nie było paliwa, żadnego. Ani benzyny, ani oleju napędowego. Udokumentowałem to, wrzuciłem na Twittera, ale no przecież widzicie państwo te zdjęcia, te filmiki z całej Polski. W mieście są 3 stacje benzynowe Orlenu, na żadnej nie było paliwa. Dzisiaj jak wyjeżdżałem, zerknąłem na tę przy trasie wylotowej, nadal tego paliwa nie było. Więc to jest problem powszechny, dotyczy setek stacji paliw, zresztą możecie państwo to zapytać swoich widzów, na pewno na to odpowiedzą. A no, zarzut taki, że my siejemy panikę, jest absurdalny. Na rynku hurtowym od 2 miesięcy brakuje paliwa. To znaczy, że co? Opozycja ma taką siłę, że nagle kierowcy 2 razy więcej jeżdżą i 2 razy więcej paliwa potrzebują? Czy raczej rząd nie dowiózł tego, co obiecywał i nie potrafi zorganizować dostaw paliwa? A dlaczego nie potrafi? No bo nie ma skąd go wziąć, bo się okazuje, że wszystkie te proste rezerwy zostały wyczerpane, że Orlen jako monopolista doprowadził do likwidacji właściwie importu paliw spoza Polski przez prywatne firmy. No i dzisiaj mamy efekt monopolu, znaczy monopolista sobie nie radzi, a te firmy, które kiedyś dodatkowo sprowadzały paliwo do Polski, po prostu nie działają, bo im się to nie opłaca, bo zostały zduszone, zlikwidowane, ograniczona ich jest działalność przez Orlen. Więc to jest klęska urodzaju, znaczy PiS-owi tak bardzo udało się zmonopolizować rynek, że jak Orlen sobie z czymś nie radzi, to wszyscy Polacy odczuwają skutki tej awarii. Na tym wprowadzonym przez PiS chaosie na polskim rynku paliwowym Orlen ponosi bardzo wymierne straty. Analitycy biur maklerskich szacują, że te straty wynoszą nawet 2 miliardy złotych tylko w trzecim kwartale. Nie ma wątpliwości, że te straty później będziemy wyrównywać my wszyscy, polscy kierowcy. I to jest właśnie koszt tej nieudolnej polityki rządu PiS-u. Panie redaktorze, pan pytał o to, że to jest prowokacja opozycji, tak? Proszę zobaczyć, jak nie adresuję tego oczywiście do pana, ale proszę zobaczyć, pan Ozdoba jest stosunkowo młodym człowiekiem, zresztą w ministerstwie w ramach programu Pierwsza Praca dla PiS-owca, ale proszę zobaczyć, jak ta retoryka podobna jest do tego, o czym możemy czytać na kartach historii, a niektórzy z nas pamiętają, czyli tej takiej komunistycznej retoryki. Jak rząd sobie nie daje rady, jak są braki z zaopatrzeniem, to winne są wraże siły z zachodu, wraże siły reakcji. No przecież to jest coś niesamowitego, jak ci ludzie zachowują się jak grupa rekonstrukcyjna PRL-u. No pan Ozdoba naprawdę powinien zacząć zastanawiać się, w którym kierunku zmierza. No brakuje mu tylko czerwonego krawatu i sztandaru, który będzie mógł za chwilę wyprowadzić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.